Na tym filmie pokażę, jak należy ustalić optymalną wielkość produkcji w gospodarce globalnej danego państwa, żeby strona popytowa równała się stronie podażowej, czyli generalnie gospodarka znajdowała się w stanie równowagi. Jeżeli mamy podane wydatki rządowe, potem wpływy z podatków, inwestycje, jaka była konsumpcja niezależna od wielkości produkcji, jaka była krańcowa skłonność do konsumpcji, możemy jak najbardziej ustalić, ile należałoby w takiej gospodarce, na jaką kwotę dokonać produkcji, aby ta gospodarka znajdowała się w stanie równowagi. Zaczynamy od podstawowych wzorów w makroekonomii. Ten wzór to jest wzór na równowagę ogólną w przypadku, gdy mamy do czynienia z państwem, czyli istnieje strona wydatków rządowych, tutaj wpływów podatkowych, ale nie mamy do czynienia z eksportem ani z importem, a więc gospodarka ta jest gospodarką zamkniętą, czyli nie jest otwarta, inaczej mówiąc, na wymianę handlową. I teraz ta strona po lewa nazywana jest stroną podażową, bo to jest wartość produkcji. Tutaj to jest strona popytowa, czyli na co byśmy chcieli te pieniądze wydać, oczywiście w jakiejś jednostce pieniężnej. I drugi wzór, który jest bardzo ważny w makroekonomii, jest to funkcja konsumpcji, gdzie konsumpcję dzielimy na autonomiczną, czyli niezależną od wielkości produkcji, i drugi człon dotyczy konsumpcji zależnej od wielkości produkcji, a więc nieautonomicznej, gdzie krańcowa stopa do konsumpcji jest przemnożona razy Y. Pamiętajmy o tym, że krańcowa skłonność do konsumpcji to jest taka informacja, ile dodatkowego dochodu, który mi się pojawia, przeznaczę na konsumpcję. Czyli to jest taki jakby wskaźnik, jaka część dochodu przechodzi na typową konsumpcję. Generalnie można uprościć sobie i powiedzieć, że to jest 90%. I teraz, jeżeli wypiszemy sobie te dane, można obliczyć, ile należałoby w takiej sytuacji produkować. Zaczynamy od ogólnego wzoru na stan równowagi w gospodarce, bo z niego właśnie wyprowadzamy ten optymalny poziom produkcji, ale rozszerzając funkcję konsumpcji na dwa elementy, na konsumpcję autonomiczną i krańcową skłonność do konsumpcji przemnożoną razy Y. Będzie to typowa funkcja liniowa, gdzie tu jest stała, a tu jest też stała razy element zmieniający się, czyli produkcję. Jeżeli podstawimy odpowiednio, ile wynosi wydatki rządowe, inwestycje i wpływy z podatków, oczywiście konsumpcja autonomiczna, czyli ta konsumpcja zostaje rozpisana symbolicznie na te elementy, potem uzupełnione są elementy, ile wynosiła konsumpcja autonomiczna i krańcowa skłonność do konsumpcji, możemy uprościć, że po lewej stronie zostaje Y, o do niego dodamy ze znakiem przeciwnym 0,9 razy Y, czyli będzie 1 minus 0,9 razy Y będzie 0,1 razy Y, a te elementy ze sobą po prawej stronie dodamy, czyli 100 plus 500 jest 600, plus 200 daje 800 i plus 400 daje nam 1200. Jeżeli u nas elementem szukanym był Y, musimy obustronnie albo podzielić przez ten element 0,1, który jest po lewej stronie, albo przemnożyć razy 10. Ważne, żeby tego elementu się pozbyć. Dzięki takim działaniom możemy ustalić taką wielkość produkcji, która sprawi, że ta gospodarka przy takich danych wejściowych będzie mogła znajdować się w stanie równowagi. Oczywiście jest to wyrażone nie w sztukach, ale w jednostce pieniężnej, na przykład w złotych.